Święty Marek pochodził z pokolenia Lewiego, a nawrócony przez świętego Piotra był jego uczniem i towarzyszem w podróżach misyjnych. Gdy obydwaj przybyli do Rzymu, prosili Marka Rzymianie, aby opisał to, co opowiadał święty Piotr. Napisał więc Ewangelię, którą zatwierdził Piotr Święty i polecił czytać po wszystkich kościołach. Wyświęciwszy go na biskupa, wysłał święty Piotr Marka do Akwilei w północnych Włoszech, a potem jechać mu kazał do Egiptu nawracać niewiernych. Obszedł święty Marek Egipt, głosząc Słowo Boże, wreszcie osiadł w Aleksandrii, mieście portowym, gdzie stolicę biskupią założył jeszcze święty Piotr. Tutaj tak wiele pogan nawrócił do Chrystusa, że o jego pracy pisał z uniesieniem Filo, historyk żydowski. Kwitnący stan kościoła w Aleksandrii równa się kwiecistej łące, gdzie dawniej była pustynia, tam dzisiaj raj się być zdaje. Nie tylko mężowie wiodą życie święte, ale także słabe niewiasty, delikatne panienki i zgrzybiali starcy wznoszą się cnotami ponad wiek swój i objawiają nadludzką siłę ducha. Gdy tak Kościół Chrystusowy rozszerzał się w Aleksandrii, pogańscy kapłani postanowili zgubić świętego Marka, jemu przypisując winę, że tak wielu pogan nawrócił. Namówili więc siepaczy, którzy w dzień wielkanocny podczas mszy świętej napadli zdradliwie na ewangelistę, związali go i sznur na szyi przywiązawszy, wlekli go po ulicach miasta. Ostre kamienie kawałkami ciało odrywały, a krew znaczyła drogę od kościoła do więzienia. Wrzucony do ciemnicy został pocieszony przez Chrystusa, który rzekł doń: pokój z tobą, Marku, mój ewangelisto. Jakoż wkrótce pokój wieczny stał się jego udziałem. Nazajutrz 25 kwietnia 68 roku wywlekli świętego biskupa na rynek, znieważali i bili go tak długo, aż Bogu ducha oddał. Ciało jego chrześcijanie ze czcią pochowali, aż w roku 815 kupcy weneccy wykupili je i przywieźli do Wenecji. Zbudowali dla świętych relikwii wspaniałą bazylikę i obrali sobie świętego Marka za patrona państwa. Na herbach weneckich widnieje wszędzie lew świętego Marka. Świętego Marka malują zawsze ze lwem dlatego, że Ewangelię swoją rozpoczął od opowiadania o świętym Janie Chrzcicielu, który jako lew ryczący wstrząsał sumieniami grzeszników i przygotował drogi dla nauki Chrystusa.